Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i oczywiście na luzie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo zazwyczaj mówię Wam, co robić albo jak to robić, a dzisiaj wyjątkowo powiemy sobie o tym, czego unikać. A mianowicie, jak unikać błędu, który bardzo wiele osób popełnia w jakimś momencie relacji z innymi ludźmi i w ten sposób nie tylko psuje sobie te relacje, ale bardzo często wpędza się w całkiem niepotrzebne komplikacje. To, o czym będziemy mówić, to jest to, żebyśmy w miarę możliwości nie atakowali innych ludzi. Abyśmy nie atakowali innych ludzi nawet wtedy, jak jesteśmy przekonani, że możemy to zrobić, że możemy sobie na to pozwolić, że druga strona jest bezbronna, że druga strona nie może nic nam przeciwstawić. Bardzo wiele osób ulega takiej pokusie i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, często prowadzi do dość niekorzystnych rezultatów. Ja Wam może opowiem taką starą historię, która wydarzyła się kilkanaście lat temu u mnie. Już jest tak stara, że mogę chyba o tym opowiedzieć. Kilkanaście lat temu miałem przeprowadzić szkolenie dla sprzedawców pewnej firmy, która powstała z połączenia dwóch firm. I tam ciągle były jakieś tarcia i przedstawiciele jednej z tych firm nie bardzo byli szczęśliwi, że wylądowali w tej drugiej firmie i ciągle były problemy. I ja miałem Salesforce tych ludzi po prostu przeszkolić. I teraz bardzo ważne szkolenie odbywało się w maleńkim hoteliku, gdzie były dwa piętra i tylko dwie sale konferencyjne. To jest bardzo istotne. No i co się dzieje? No w dzień szkolenia, godzina 9, jestem na sali i jest 2/3 grupy jest na sali, więc zaczynam z nimi szkolenie, 1/3 nie ma. Ale wiadomo, nie nagradzamy niepożądanych zachowań. W zaproszeniu było początek godzina 9:00, no to zaczynamy 9:00. O godzinie 9:30 wchodzi mi nagle grupa z tej drugiej części firmy. Gdyby po prostu weszli, powiedzieli dzień dobry, usiedli na miejscu, nie byłoby problemu. Ale osoba, która przewodziła tej grupie, wpadła na bardzo nieszczęśliwy pomysł, żeby zacząć mnie atakować. A mianowicie zaczęła mówić, co to jest za szkolenie, co to jest za organizacja szkolenia. My tutaj stałyśmy, akurat to były same panie, my tutaj stałyśmy pół godziny przy recepcji i nie wiedzieliśmy, gdzie właściwie to szkolenie się odbywa. Nieźle, nie? No ale generalna zasada jest taka, okazujemy zrozumienie innym ludziom, bądźmy przyjaźni i taki też byłem. Uśmiechnąłem się i powiedziałem tej pani, wie pani co, niech się pani tym nie przejmuje, bo to nie jest państwa wina. Rzeczywiście nie jest państwa wina. To jest wina waszych menedżerów. Ponieważ menedżerowie powinni znać swoich ludzi na tyle, żeby wiedzieć, komu w wypadku takiego małego hotelu wystarczy podanie adresu, a kto wymaga podania dokładniejszych instrukcji. I ja oczywiście chętnie zadbam o to, aby to się już więcej nie powtórzyło. Możecie sobie wyobrazić minę tych osób. No, sprawa została mniej czy bardziej zażegnana. No, zrobiliśmy jakieś tam szkolenie, podczas którego okazało się zresztą, że ta grupa, która się spóźniła, była merytorycznie bardzo kiepska. Oni byli aroganccy, oni byli pewni siebie, ale tak naprawdę bardzo słabo sprzedawali. No, starałem się zrobić, co mogłem, żeby ich podciągnąć, ale sytuacja była dosyć trudna. I na tym właściwie historia by się skończyła. No bo przecież ja jestem konsultantem, ja nie będę gdzieś tam biegał i donosił na kogoś, że ktoś się tam spóźnił, albo że głupio gadał i tak dalej. Tego nie robię. Sprawa byłaby załatwiona. Ale pech chciał, że druga strona bardzo chciała jeszcze się odegrać. Zaczęło się od tego, że zaczęła mówić o tym, jakie to było słabe szkolenie, że to szkolenie nie odpowiadało im potrzebom. No i w rezultacie szefowa tejże grupy, która nie była na samym szkoleniu, menedżerka, zaprosiła mnie na rozmowę. No to ja poszedłem, prawda? Miły, sympatyczny Aleks, jak zwykle. No i w czasie tej rozmowy ta pani totalnie mnie zdominowała. Ja jak z kimś rozmawiam i widzę, że ktoś chce mnie zdominować, to mówię, okej. Pozwolę się zdominować, zobaczę o co chodzi, prawda? No więc się dałem totalnie zdominować. Ta osoba pewnie pomyślała, że ten Aleks to taki przereklamowany, jak tak łatwo go zdominować. I w którymś momencie ta osoba powiedziała coś takiego. Wie pan co? Moi ludzie uważają, że oni nie powinni mieć takiego szkolenia jak reszta firmy, tylko specjalnie dla nich skrojone szkolenie. Co pan na to? A ja, zgodliwy jak jestem, oczywiście powiedziałem, proszę panią, to jest znakomity pomysł, rzeczywiście trzeba zrobić dla nich specjalne szkolenie. Moją intencją było to, żeby w następnych wydaniach nie męczyć się z tymi ludźmi, niech sobie to zrobią z kimkolwiek innym. No ale ta pani powiedziała, wie pan co, to może pójdziemy do pana prezesa i pan panu prezesowi to potwierdzi, że pan też jest tego zdania. Ja mówię, no bardzo chętnie.
No to poszliśmy do tego pana prezesa. Pan prezes mówi, no co panie Waszewski, też pan uważa, że te osoby powinny mieć inne szkolenia? Ja mówię, ale rzeczywiście, że tak, koniecznie. No to on mówi, a na czym ma ta inność polegać? No to ja mówię, wie pan co? Najlepiej pan to zrobi, jeżeli zrobicie po prostu wewnętrzny assessment center, co te osoby naprawdę potrafią i wtedy dopasowujecie program szkolenia do tego, czego nie potrafią, gdzie trzeba nad tym pracować. Zróbcie sobie wewnętrzny assessment center, ja w tym nie chcę brać udziału, bo mam konflikt z tymi ludźmi, nie, to nie chcę. Zróbcie, niech pan sobie posiedzi w tym assessment center, zobaczy pan, jakich ma pan ludzi. Jaki był rezultat? Pan się do tego bardzo zapalił, pani zbladła, odbyło się assessment center, no i część tych osób pożegnała się z pracą. Nie, że ja tego chciałem. Ale dlaczego opowiadam taką historię? Dwie rzeczy. Po pierwsze, ja byłem cały czas totalnie pokojowo nastawionym człowiekiem. Po drugie, ja w ogóle nie użyłem żadnych moich umiejętności ofensywnych. Tak naprawdę to było takie bardzo proste aikido. Tak, wykorzystywałem tylko to, czym te piłeczki, którymi rzucano we mnie z drugiej strony. Odbijałem je po prostu i potem ktoś miał, bolało go. Prawda? Co wyobraźcie sobie, co by było, gdybym był zmuszony używać ofensywnych metod. A potrafię, nie? Dlaczego wam o tym opowiadam? Bo my bardzo często ulegamy złudzeniu, że my mamy taką przewagę, że mamy takie argumenty, taką siłę, że możemy sobie pozwolić na to, żeby po tym drugim człowieku po prostu pojechać. Co was chcecie wiedzieć? Ja w 1986 roku też zrobiłem ten błąd i to był ostatni raz, kiedy zrobiłem tego rodzaju błąd, bo to była taka lekcja, że do końca życia tego nie zapomnę, bardzo kosztowna. Pozwałem do sądu po prostu kogoś, będąc stuprocentowo pewny wygranej. Sytuacja była jasna i klarowna. Potem się okazało, że jest inaczej. Wam życzę, abyście nie musieli za taką lekcję płacić. I to oczywiście nie chodzi tylko o jakieś wielkie sprawy kontraktów między firmami, ale również o relacje z innymi ludźmi. Pamiętajcie, jeżeli to jest tylko możliwe, spróbujcie się dogadać, spróbujcie jakoś sprawę przyjaźnie rozwiązać, a jak się nie da, no to po prostu pójdźcie swoimi drogami. Ale pamiętajcie, nie atakujcie, jak absolutnie nie musicie. Oczywiście zaatakowani powinniście się bronić, ale jak widzicie, często do obrony tak naprawdę to nie trzeba specjalnie w kogoś walić, tylko trzeba po prostu mu podstawić łokieć, żeby jak cię uderzy, to żeby mu krzywdę sobie zrobił, prawda? Ale oczywiście jak trzeba, no trzeba czasem komuś zrobić krzywdę, ale generalnie to jest bardzo rzadko potrzebne. My mamy taką tendencję, że bardzo agresywni jesteśmy tutaj i mówimy, mogę wykończyć przeciwnika, to spróbuję to zrobić. Potem się okazuje, że przeciwnik przyciśnięty do muru nagle znajduje zupełnie inne zasoby, inne możliwości i nagle mamy bardzo duży kłopot. Nie róbcie tego. Dobra, tyle na razie takiego dość poważnego i w sumie negatywnego odcinka Życie pełne życia. Przemyślcie to sobie, jeżeli macie pytania, napiszcie do mnie. Jeżeli wam się to spodobało, zalajkujcie na Facebooku i na YouTubie, żeby więcej osób to obejrzało. Tutaj macie link do mojej listy mailingowej. Jak się tam zapiszecie, to będziecie na pewno raz na tydzień, raz na dwa do trzech tygodni dostawać krótki, sympatyczny mail, w którym będą wszystkie moje działania wylistowane, że niczego nie przeoczycie. No i co? Tyle na razie. Pamiętajcie, macie konflikt, załatwiajcie to polubownie. Nie atakujcie bez absolutnej potrzeby. Dziękuję bardzo. Na razie.